Magazyn Piosenki Studenckiej. Zaprasza Jerzy Krużel. Mnie to się nie uda, proszę, przestań. Ja się nie zmienię, więc po prostu mnie takiego kocham. Tracimy tylko czas, kiedy jesteś na mnie zła. Nasz domek z kart się chwie, nie pozwólmy mu się rozpaść. W korowodzie zwykłych dni nie róbmy z błahych rzeczy filozofii życia. Co jeszcze wczoraj było ważne, dziś jest nieistotne, więc mnie o to już nie pyta. Mija kolejny dzień, a nasza karuzela szczęścia czasami psuje się, wiruje, nie potrafi przestać. Nikt nie nauczył nas zasad tej zawiłej gry, którą życiem zwał, a w głównych rolach ja i ty. W korowodzie zwykłych dni nie róbmy z błahych rzeczy filozofii życia. Co jeszcze wczoraj było ważne, dziś jest nieistotne, więc mnie o to już nie pytaj. Zresetuj każdy wrogi dzień, wymasz z pamięci chwilę smutku i porażek. Przed nami nowy czas, bo przecież najważniejsze, że jesteśmy razem. Rzeczy filozofii życia. Co jeszcze wczoraj było ważne, dziś jest nieistotne, więc mnie o to już nie pytaj. Zresetuj każdy wrogi dzień, wymasz z pamięci chwilę smutku i porażek. Przed nami nowy czas, bo przecież najważniejsze, że jesteśmy razem. Dobry. Nie próbuj zmieniać mnie. Taki tytuł nosi liryczna piosenka, którą rozpocząłem 370. wydanie magazynu Piosenki Studenckiej Mikroklimat. Autorem słów i muzyki tej piosenki jest Robert Cichowicz, nauczyciel matematyki o artystycznej duszy, artysta na stale mieszkający w Łomży i przedstawiający najważniejsze sfery ludzkiego życia w swoich lirycznych kompozycjach. Roberta miałem okazję spotkać podczas 5. edycji Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej przy Kominku w Kielcach. Za chwilę Robert opowie nam o swoich piosenkach, a w audycji wysłuchamy lirycznych piosenek z jego pierwszej płyty. Oto kolejna piosenka Pokaż mi swój świat. Gra na gitarze i śpiewa Robert Cichowicz. Pytasz, co mi jest, odpowiem okej, lecz w głowie dziwne myśli, boję się. Zasłaniam twarz przed lustrem, gdyż każdy grymas przypomina mi, co było źle. Teraz już to wiem, nie mogę spać, proszę, przytul mnie. Nie chcę dłużej się bać, pokaż mi swój świat. Pozwól znów uwierzyć w miłość. Proszę, naucz, jak mam pokonać strach. Daj szansę, a na pewno lęki miną. Czuję, że masz dość, wszystko jest nie tak. Poczekaj jeszcze jednak trochę. Wiem, że za kilka lat będziemy z tego się śmiać. Musisz być silna teraz za nas dwoje.
takiego, że zamykam ciągle w sobie się. Zewnętrzny świat wciąż dzwoni i próbuje podpowiedzieć mi, co robić mam. Nie słucham ich, bo tylko ty możesz pomóc mi. Nie chcę dłużej się bać, pokaż mi swój świat. Pozwól znów uwierzyć w miłość. Proszę, naucz, jak mam pokonać strach. Daj szansę, a na pewno lęki miną. Czuję, że masz dość, wszystko jest nie tak. Poczekaj, jeszcze jednak trochę. Wiem, że za kilka lat będziemy z tego się śmiać. Musisz być silna teraz za nas dwoje. Nie chcę dłużej się bać, pokaż mi swój świat. Pozwól znów uwierzyć w miłość. Proszę, naucz, jak mam pokonać strach. Daj szansę, a na pewno lęki miną. Czuję, że masz dość, wszystko jest nie tak. Poczekaj, jeszcze jednak trochę. Wiem, że za kilka lat będziemy z tego się śmiać. Musisz być silna teraz za nas dwoje. A na pewno lęki miną. Czuję, że masz dość, wszystko jest nie tak. Poczekaj, jeszcze jednak trochę. Wiem, że za kilka lat będziemy z tego się śmiać. Musisz być silna teraz za nas dwoje. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Cichowicz, pochodzę z Łomży. Śpiewam tak zwaną piosenkę liryczną, tak to nazywam. Jak się to zaczęło wszystko, to twoje śpiewanie, granie? Prozaicznie opowiem tak jak każdy, czyli śpiewam od zawsze, od dziecka. Pojawiały się jakieś występy, śpiewanie w szkole podstawowej. W liceum zacząłem grać na gitarze. Jestem takim samoukiem, aczkolwiek no, miałem jakiś epizod ze szkołą muzyczną. Natomiast całe moje granie, takie większe granie, to są czasy studiów, czyli 86-91 rok, kiedy w moim takim repertuarze pojawiły się utwory Starego Dobrego Małżeństwa, kiedy grałem Stachurę w ich interpretacji, ale pojawiły się utwory różne zaangażowane, czyli Kaczmarskie oczywiście i Nieprzespane Noce, Granie do Rana. Piękny czas. Smutna twarz, cierpiący głos, ciągle źle, utyskiwanie na zły los, chandra znów, stek bzdurnych słów. Zajrzyj w siebie, czy na pewno musisz taka być, a przecież tak niedawno śmiałaś się do łez. A przecież tak niedawno potrafiłaś życiem cieszyć się. Przypomnij sobie naszą miłość, jak kochałaś mnie. Przypomnij sobie, jak ja bardzo kocham cię. Przypomnij sobie naszą miłość, jak kochałaś mnie. Przypomnij sobie, jak ja bardzo kocham cię. Trudne dni, wiele spraw, ludzie źli, trwa gonitwa, więc musimy gnać. Bessa znów, na zewnątrz chłód,
zajrzyj w siebie, czy na pewno ma tak wyglądać twój świat. A przecież tak niedawno śmiałaś się do łez. A przecież tak niedawno potrafiłaś życiem cieszyć się. Przypomnij sobie naszą miłość, jak kochałaś mnie. Przypomnij sobie, jak ja bardzo kocham cię. Przypomnij sobie naszą miłość, jak kochałaś mnie. Przypomnij sobie, jak ja bardzo kocham cię. Ciągły strach, liczenie strat, błędny wzrok, wokół ciągle ktoś ocenia nas. Wierzę jednak w to, że przyjdzie czas, kiedy zauważysz, jak cudowny jest nasz świat, i znowu zaczniesz ze mną śmiać się aż do łez. I każda chwila będzie szczęściem, i zła noc się stanie dniem. Przypomnisz sobie naszą miłość, jak kochałaś mnie. Przypomnisz sobie, jak ja bardzo kocham cię. Przypomnisz sobie naszą miłość, jak kochałaś mnie. Przypomnisz sobie, jak ja bardzo kocham cię. Piękne czasy, ale dalej grasz, śpiewasz, tworzysz, no i spotkamy się tu w Kielcach na imprezie. Twoje piosenki, skąd one się biorą? Te utwory były w szufladzie schowane przez wiele lat. Ja powiesiłem po studiach swoją gitarę na ścianie. Grałem raz do roku na wigilii klasowej, gdyż jestem nauczycielem, więc raz do roku swoim wychowankom grałem. No i wtedy oczywiście były łzy, to było piękne, ale to się odbywało naprawdę raz do roku. Natomiast po pewnym czasie myślę, że taki epizod, który spowodował, że wróciłem do takiego czynnego grania, to jest, kiedy zagrałem interpretację Starego Dobrego Małżeństwa Niebrukliński Most, i kolega, który nigdy nie słyszał mojego jak gdyby grania gitarowego, śpiewania, no po pół minuty musiał wyjść, rozpłakał się jak dziecko, a ja doszedłem do wniosku, że może warto by było wrócić do grania. I od tego czasu, czyli to już myślę 4 lata, to moje granie jest takie bardzo aktywne, gdyż teksty, które pisałem, pojawiły się na YouTubie, na płycie, którą wydałem rok temu, z której jestem bardzo dumny, bo nie było łatwo. Jeśli zapomnę powiedzieć, jak cię kocham, zrób to za mnie, proszę cię. Wiem, że czasami błądzę gdzieś w obłokach. Uśnięcie must na ziemię sprowadź mnie. Zajrzyj w me wnętrze, zobaczysz serce, które czasami gubi rytm. Zawsze i wszędzie pamiętaj będzie tylko dla ciebie ciągle bić. Jeśli zapomnę powiedzieć, jak cię pragnę, zrób to za mnie, proszę cię. Za twoim pragnę, tęsknię nieustannie, pieszczotą słów na ziemię sprowadź mnie. Zajrzyj w me wnętrze, zobaczysz serce, które czasami gubi rytm. Zawsze i wszędzie pamiętaj będzie
dla ciebie ciągle bić. Zajrzyj w me wnętrza, zobaczysz serce, które czasami gubi rytm. Zawsze i wszędzie pamiętaj, będzie tylko dla ciebie ciągle bić. Zajrzyj w me wnętrze, zobaczysz serce, które czasami gubi rytm. Zawsze i wszędzie pamiętaj, będzie tylko dla ciebie ciągle bić. Zajrzyj w me wnętrze, zobaczysz serce, które czasami gubi rytm. Zawsze i wszędzie pamiętaj, będzie tylko dla ciebie ciągle bić. Wydałeś płytę i co na tej płycie? Na tej płycie są utwory w różnych aranżacjach. Posiłkowałem się muzykami lokalnymi, czyli gitarzystami łomżyńskimi. Jest fortepian, czyli takie aranżacje troszkę odbiegające od koncertów, które gramy, bo gramy na 3 gitary akustyczne. Natomiast teksty wszystkie są moje, cała muzyka jest moja, więc tym bardziej jest to takie moje dziecko, jestem z tego bardzo dumny. Teksty są dość, tak mówią ludzie, bardzo osobiste, aczkolwiek no nie jest to pamiętnik. Bo gdybym chciał pisać tylko o sobie, to bym napisał pamiętnik, a nie wydał płytę. Natomiast jeszcze raz podkreślę, jestem z tego dumny, że mi się udało. Bo to nie jest naprawdę takie łatwe, jak się ludziom wydaje. Która z piosenek jest taka najbardziej tobie bliska, charakterystyczna, o której można by parę słów powiedzieć na tej płycie? Pierwszy utwór jest to utwór Na zakręcie i tutaj troszkę zbieżność tytułów z piosenką Agnieszki Osieckiej. Natomiast jest to utwór taki, no troszkę o mnie, kiedy opowiadam o momencie mojego życia takiego, gdzie nie wiedziałem za bardzo, w którą stronę chciałbym iść, mimo tego, że swoje życie zawodowe mam bardzo stabilne, bo jestem od 25 lat nauczycielem matematyki, więc nie chodziło o zmianę jak gdyby tej drogi, ale chodziło o takie coś, znalezienie czegoś, co spowoduje, że to życie nie będzie takie jakieś jednostajne w jednym kierunku tylko. I stąd myślę, że powrót do muzyki, do grania. Bo to gdzieś tam we mnie jest, bardzo to lubię. To kontakt z ludźmi na koncertach to jest coś, czego się nie kupi za żadne pieniądze. Siedzę sam, jest noc, słyszę tylko szmer. Za ścianą ktoś zaciera wszystkie ślady dnia. Cisza przeraża mnie, tak bardzo boję się, że moje życie gdzieś donikąd gna. Mój anioł stróż gdzieś zaszył się, nie mogę go odnaleźć. Czuję, że powoli tracę ster do mego życia. Ja potrzebuję podpowiedzi, ciągle czekam, aniele, wyślij choćby pusty SMS. Ja potrzebuję podpowiedzi, ciągle czekam, aniele, wyślij choćby pusty SMS. Kiedy muzyka gra, gdzieś w kącie siedzę ja, znajomych tłum wiruje, po parkiecie gna. Pomóżcie proszę mi, też chciałbym tak jak wy, zapomnieć choć na chwilę, co mi w duszy gra. Mój anioł stróż gdzieś zaszył się, nie mogę go odnaleźć. Czuję, że powoli tracę ster
do mego życia ja potrzebuję podpowiedzi. Ciągle czekam, aniele, wyślij choćby pusty SMS. Ja potrzebuję podpowiedzi. Ciągle czekam, aniele, wyślij choćby pusty SMS. Witalny ton gdzieś znikł, ponura twarz, zła myśl, ta niepogoda już zbyt długo trwa. Tak bardzo chciałbym, by wróciły tamte dni, kiedy umiałem się do ciebie śmiać. Mój anioł stróż gdzieś zaszył się, nie mogę go odnaleźć. Czuję, że powoli tracę ster. Do mego życia ja potrzebuję podpowiedzi. Ciągle czekam, aniele, wyślij choćby pusty SMS. Ja potrzebuję podpowiedzi. Ciągle czekam, aniele, wyślij choćby pusty SMS. Co chciałbyś osiągnąć, grając, śpiewając? Do czego dążysz? Robię to, myślę, no na pewno troszkę dla siebie, no przede wszystkim dla siebie. Natomiast ponieważ gramy ostatnio dużo, to co mówią ludzie po koncertach jest tak piękne, te emocje, które przenoszą. Oni nie muszą jak gdyby zostawać po koncercie i mówić takich rzeczy, które mówią. Natomiast mówią takie piękne słowa, że naprawdę warto. To są takie znajomości, których się nie da zdobyć pracując tylko w szkole i ucząc z dnia na dzień o matematyki, mimo tego, że twierdzę, że jest to przedmiot naprawdę, którym można pięknie opowiadać nawet o miłości. Natomiast są to takie uczucia, mówię, podczas grania i takie przekazywanie siebie samego innym, że no jest to piękne. Dla mnie jest to naprawdę super rzecz. Myślę, że będę to robił, nawet jeżeli będę miał przed sobą oponentów, którzy powiedzą, po co człowieku to robisz, bo ja tego nie muszę robić. Ja zarobkuję zupełnie w inny sposób. Jestem dość taki tradycyjny, jeżeli chodzi o sprawy takie ekonomiczne, domowe, więc najpierw robię swoją pracę, a później przyjemności. Czasami są te przyjemności robione po 23 albo 4 i wtedy zaczyna się cokolwiek, nawet 5 minut zagrania na gitarze. Ludzie pytają, skąd znajduję czas na to. Nie wiem, chcę dokupić 2 godziny życia, jeżeli masz gdzieś, to kupuję. To jest właśnie tak, że jak się ma pasję, to nie czuje się czasu. Życie powinno być jak gra. Gra matematyczna, której wynik zna. Często jednak bywa, że drwi sobie z nas. Jest niewiadomą, której poznać nie mam szans. Więc wstaję rano, myję się, zjadam coś, włączam bieg. Jadę już dziś, zdążę ów pierwszy raz. Od lat to istny cud. Gdy zmęczony wracam, kiedy minął dzień, się zastanawiam, czym zaskoczy życie jeszcze mnie. Gdzie uderzy, czy mój zburzy firewall, czy wytrzymam, gdy zaboli, kiedy da mi ostro w kość. Myślałem kiedyś, że się da swój poukładać sobie świat, realizować rozkład dnia. To była tylko utopia, więc wstaję rano, myję się, zjadam coś, włączam bieg. Jadę już dziś, zdążę ów pierwszy raz. Od lat to istny cud. Gdy zmęczony wracam, kiedy minął dzień,
się zastanawiam, czym zaskoczy życie jeszcze mnie. Gdzie uderzy, czy mój zburzy firewall, czy wytrzymam, gdy zaboli, kiedy da mi ostro w kość. Ach, życie, życie, powiem ci, czasami zwolnij, pozwól żyć. Wyrównaj arytmiczny stan, podlecz, a potem dalej gnaj. A ja wstaję rano, myję się, zjadam coś, włączam bieg. Jadę już dziś, zdążę, ów pierwszy raz od lat, to istny cud. Gdy zmęczony wracam, kiedy minął dzień, się zastanawiam, czym zaskoczy życie jeszcze mnie. Gdzie uderzę, czy mój zburzy firewall, czy wytrzymam, gdy zaboli, kiedy da mi ostro w kość. Się. Zjadam coś, włączam bieg. Jadę już dziś, zdążę, ów pierwszy raz od lat, to istny cud. Gdy zmęczony wracam, kiedy minął dzień, się zastanawiam, czym zaskoczy życie jeszcze mnie. Gdzie uderzy, czy mój zburzy firewall, czy wytrzymam, gdy zaboli, kiedy da mi ostro w kość. Opowiedz jeszcze o tej płycie. Tytuł jest Robert Cichowicz, natomiast jeżeli chodzi o to, co tam na tej płycie jest, pytałeś o jaki utwór jest najbardziej bliski. Ten, o którym mówiłem, Mój Anioł Stróż, gdzieś zaszył się, nie mogę go odnaleźć. Taki bardzo osobisty utwór, ale uwielbiam utwór Cisza. I to jest utwór, który opowiada o miłości dwojga ludzi, kiedy nie są dlatego, że są zauroczeni sobą, tak jak to na początku. Nie jest to taka typowa fizyczność, taka jakaś pierwsze chwile zauroczenia, tylko mówię o takiej miłości, kiedy się jest z sobą i jest ci dobrze z samego faktu, że ktoś obok ciebie siedzi. Nie musimy się odzywać do siebie. Rozmawiamy ciszą. Jest to utwór Cisza, który zresztą ma bardzo fajną aranżację fortepianową. Także to jest taki utwór chyba najbardziej mi bliski. Płyta została wydana przez ciebie, ale kto jeszcze na niej gra, kto uczestniczył w tym całym procesie wydawniczym? Płyta była nagrywana z udziałem muzyków w Łomżyńskim. Panowie, którzy ze mną grają, Przemysław Kamiński, Cezary Borusiewicz, są to ludzie, którzy ze mną grają koncerty, którzy grają w różnych swoich formacjach. Zespół Madbi, to jest ich dziecko drugie, poza tym grają też akustycznie. Oni mnie wspomagają na koncertach, natomiast oprócz nich na płycie jest i perkusista Przemysław Strachowski, do tego Janiu Górski. Zresztą Janiu Górski jest to osoba, która pojawiła się na trzeciej edycji przy Kominku. Grał tutaj ze swoją córką, notabene moją uczennicą też. Także okazuje się, że pan, który odpowiada za logistykę całego tego przedsięwzięcia, jest to rodzina tego mojego gitarzysty, który nagrywał płytę. Natomiast są to ludzie, takie pospolite ruszenie łomżyńskie, które spowodowało, że no dzięki nim ta płyta jest taka, jaka jest. Czyli jest, no, wydaje mi się, bardzo wartościowa. Dla mnie na pewno. Dla środowiska łomżyńskiego chyba też. Skoro w jakiś sposób to kupili, że tak powiem, nie kupili finansowo, tylko po prostu jest to coś, co twierdzą, ma jakąś jakość. Czy pamiętasz, kiedy poznaliśmy się? Ciągłe dyskusje, temat nigdy nam nie kończył się. Dzień bez czułych słów był jak stracony czas. Dziś jest inaczej, więcej ciszy wokół nas. Uwielbiam, kiedy mówisz do mnie, milcząc. Gdy ciszą opowiadasz, jak ci minął dzień. Wystarczy mi po prostu nasza bliskość i twoje niewypowiedziane kochanie. Uwielbiam, kiedy mówisz do mnie, milcząc. Gdy ciszą opowiadasz, jak ci minął dzień. Wystarczy mi po prostu nasza bliskość i twoje niewypowiedziane kocham cię. Pamiętasz, kiedy poznaliśmy się?
Każdego dnia opowiadałaś mi swój sen. W twej sceneriadzie główną rolę grałem zawsze ja. Dziś jest inaczej, wyciszyliśmy nasz świat. Uwielbiam, kiedy mówisz do mnie, milcząc, gdy ciszą opowiadasz, jak ci minął dzień. Wystarczy mi po prostu nasza bliskość i twoje niewypowiedziane kocham cię. Uwielbiam, kiedy mówisz do mnie, milcząc, gdy ciszą opowiadasz, jak ci minął dzień. Wystarczy mi po prostu nasza bliskość i twoje niewypowiedziane kocham cię. Czy pamiętasz, kiedy poznaliśmy się? Ty na ulicy często przytulałaś do mnie się. Tak pięknie potrafiłaś opowiadać, opisywać świat. Dziś jest inaczej, więcej ciszy wokół nas. Uwielbiam, kiedy mówisz do mnie, milcząc, gdy ciszą opowiadasz, jak ci minął dzień. Wystarczy mi po prostu nasza bliskość i twoje niewypowiedziane kocham cię. Uwielbiam, kiedy mówisz do mnie, milcząc, gdy ciszą opowiadasz, jak ci minął dzień. Wystarczy mi po prostu nasza bliskość i twoje niewypowiedziane kocham cię. Za oknem pada deszcz, słyszę oddech wiatru, bicie serc, tysiąca kropli, które znikną wnet, przeminą nieuchronnie, tak jak my. Za oknem pada deszcz, każda kropla przypomina, że bezpowrotnie coś umyka nam. Tej chwili nie zatrzymasz, przykro mi. Bo czas przyspiesza, a u schyłku życia gna. Każdego dnia w rytmiczny wpada szał, tak jakby chciał wyprzedzić siebie sam. Przemijamy, a czas nie zwolni, coraz szybciej będzie gnał. Przypomnij każdą kroplą deszczu nam, że przyjdzie chwila, kiedy pozostaniesz sam. Dlatego każdy nowy dzień, każdą chwilę smutny czy dobry czas, przeżyjmy teraz jak najlepiej się da. Bo drugiej szansy nie dostanie nigdy z nas. Każdy nowy dzień, każdą chwilę smutny czy dobry czas, przeżyjmy teraz jak najlepiej się da. Bo drugiej szansy nie dostanie nikt z nas. Każdy nowy dzień, każdą chwilę smutny czy dobry czas, przeżyjmy teraz jak najlepiej się da. Bo drugiej szansy nie dostanie nikt z nas. Każdy nowy dzień, każdą chwilę smutny czy dobry czas, przeżyjmy teraz jak najlepiej się da. Bo drugiej szansy
nie dostanie nikt z nas. A za oknem pada deszcz. Komu tą płytę dedykujesz? Dla kogo ona jest? Kto jej powinien wysłuchać? Ludzie, którzy mają coś takiego w środku, co powoduje, że potrafią się zatrzymać. Zatrzymać w tej chwili nad tym, co się dzieje. Płyta jest dla ludzi, którzy, mówię, mają bogate wnętrze, czyli są w stanie zatrzymać się choćby na chwilę nad tym, co słuchają. Nie jest to dla niektórych bardzo łatwe, dlatego że ludzie najczęściej w utworach po prostu słuchają. Nie słuchają słów. Nie słuchają jak gdyby bardzo, bardzo tego, co tam w środku jest. Natomiast jeżeli potrafią się zatrzymać i nawet wydobyć z utworu, które trwa 3 minuty, jedną frazę, jeden wyraz, który ich w jakiś sposób zaciekawi, no to jest naprawdę super. Przychodzą naprawdę po koncertach i mówią, że przypomnieli sobie w swoim życiu jakiś taki moment, kiedy coś takiego jak w utworze gdzieś się zdarzyło. I to jest piękne. Ja nie mówię o sobie, że jestem artystą, broń Panie Boże, nigdy tego nie miałem takich myśli, nie miałem takich o sobie, nigdy tego nie powiedziałbym. Natomiast jestem osobą, wydaje mi się, na tyle wrażliwą, że widocznie ta wrażliwość moja w jakiś sposób ludziom odpowiada. Bo przy takiej interakcji, kiedy jesteśmy z sobą blisko, a na scenie jestem obnażony, bo po prostu mam tylko gitarę, mam mikrofon i wszystko, co tam ze sceny pada, jest po prostu tak jak jeden do jednego odebrane. Tam nie ma oszustwa, nie ma czegoś takiego, że ja coś tam oszukam. Także ten widz, który zostanie, niech to będzie jedna osoba, to jest naprawdę bezcenna osoba, która coś przeżyła. I to jest piękne. Dziękuję za rozmowę. Miłością jesteś mą i pragnieniem. Jesteś mym przeznaczeniem, ale przekleństwem jesteś też i cierpieniem. Kochanie, płaczę bez łez, a ty myślisz, że się śmieję. Kiedy mam cię tak blisko, gdy wtulona we mnie cała drżysz. Bardzo pragnę być z tobą, tak naprawdę do końca. Ale dziś wiem na pewno, że to tylko chwila i znów pęknie bańka szczęścia, krwawić będą nasze serca. Miłością jesteś mą i pragnieniem. Jesteś mym przeznaczeniem. Przekleństwem jesteś też i cierpieniem. Płaczę bez łez, a ty myślisz, że to śmiech. Kiedy jesteś tak blisko obok mnie, bardzo pragnę być z tobą do końca. Ale dziś wiem na pewno, że to tylko chwila i znów pękła bańka szczęścia. Miłością jesteś mą i pragnieniem. Jesteś mym przeznaczeniem, ale przekleństwem jesteś też i cierpieniem. Kochanie, płaczę bez łez, a ty myślisz, że się śmieję. Miłością jesteś mą i pragnieniem. Jesteś mym. Jesteś mym przeznaczeniem. Przeznaczeniem. Ale
przekleństwem jesteś też i cierpieniem. Kochanie, płaczę bez łez, a ty myślisz, że się śmieję. Miłością jesteś mą i pragnieniem. Jesteś mym przeznaczeniem. Z dnia na dzień chłoniemy mocniej świat. Im dalej więcej jest dróg, lecz drogowskazów brak. Mówiono, będzie łatwiej nam. Wierzyłem, dziś wiem, że to nie tak. Z pozoru najłatwiejsza z dróg może być pełna łez i skarg. Po prostu żyj, wykorzystaj każdą z szans. To jest nasz obiecany raj. Innego już nie będziesz miał. Po prostu żyj. Musisz się w końcu przestać bać. Jeżeli nawet zrobisz błąd, lepsze to niż byś w miejscu stał. Niech szalona myśl zburzy rutynę dnia. Odwaga i nadzieja są po to, żebyś trwał. Po prostu żyj. Wykorzystaj każdą z szans. Tu jest nasz obiecany raj. Innego już nie będziesz miał. Po prostu żyj. Musisz się w końcu przestać bać. Jeżeli nawet zrobisz błąd, lepsze to niż byś w miejscu stał. Po prostu żyj. Wykorzystaj każdą z szans. Tu jest nasz obiecany raj. Innego już nie będziesz miał. Po prostu żyj. Musisz się w końcu przestać bać. Jeżeli nawet zrobisz błąd, lepsze to niż byś w miejscu stał. Po prostu żyj, wykorzystaj każdą z szans. Jest nasz obiecany raj. Innego już nie będziesz miał. Po prostu żyj. Musisz się w końcu przestać bać. Jeżeli nawet zrobisz błąd, lepsze to niż byś w miejscu stał. W 370. magazynie piosenki studenckiej Mikroklimat wysłuchaliśmy piosenek Roberta Cichowicza, nauczyciela i matematyka o artystycznej duszy. Za uwagę dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji w najbliższą niedzielę. Autor Jurek Krużel i realizator Maciej Rosół. Do końca audycji słuchamy piosenek Roberta Cichowicza. Miał być utwór o poglądach, o miłości trochę też, o radości samotności, o tym, co dziś ważne jest. Mocne słowa, trafne zwroty, gdzieś umknęły, nie mam nic. W głowie pusto, w tekście bełkot, nic nie wyszło, został bit. Niepoważne.
ważna to piosenka, najważniejszy jest tu rytm. Ma być skoczna, ma być lekka, byś się zauroczył w mig. Trochę rymów, aforyzmów, żeby skleić jakiś tekst. Wszystko jedno, o czym pląsa music. Sam obroni się, oje, obroni się. Oje, obroni się, oje, obroni się. Niepoważna to piosenka, najważniejszy jest tu rytm. Ma być skoczna, ma być lekka, byś się zauroczył w mig. Trochę rymów, aforyzmów, żeby skleić jakiś tekst. Wszystko jedno, o czym pląsa music. Sam obroni się, obroni się. Oje, obroni się. Oje, obroni się. Oje, obroni się. Niepoważna to piosenka, najważniejszy jest tu rytm. Ma być skoczna, ma być lekka, byś się zauroczył w mig. Trochę rymów, aforyzmów, żeby skleić jakiś tekst. Wszystko jedno, o czym pląsa music. Sam obroni się, obroni się. Oje, obroni się. Oje, obroni się. Broni się. Przytul do mnie się mocno tak, po prostu bądź blisko cały czas. Zapalonych kilka świec, wina smak, muzyki rytm zaniosą nas do miejsc, gdzie dobrze było nam. Proszę pozwól mi, pozwól znów uwieść się. Niech błyszczą oczy twe, przeżyjmy to jeszcze raz. Proszę pozwól mi, pozwól znów uwieść się. Niech błyszczą oczy twe, przeżyjmy to jeszcze raz. Daj mi swoją dłoń, pójdźmy tam, gdzie pierwszy raz odkryłem ust twych smak. Tylko ty i ja w świetle gwiazd. Może kolejny raz ujrzymy oczu blask. Proszę pozwól mi, pozwól znów uwieść się. Niech błyszczą oczy twe, przeżyjmy to jeszcze raz. Proszę pozwól mi, pozwól znów uwieść się. Niech błyszczą oczy twe, przeżyjmy to jeszcze raz. Proszę pozwól mi, pozwól znów uwieść się.
niech błyszczą oczy Twe, przeżyjmy to. Jeszcze raz proszę pozwól mi, pozwól znów uwieść się. Niech błyszczą oczy Twe, przeżyjmy to. Jeszcze raz proszę.